Książę Persji, którego zawsze chciałem ograć i w sumie go w końcu mogę ograć po 10 latach, bo staniał. I przy okazji kupiłem go za 15 zł na Steamie? Tak. Prince of Persia 2008. Bardzo zachwyciła mnie ta gra, jak zobaczyłem ją. I zawsze chciałem ją ograć, co nie? Tylko nie miałem jak ją kupić. No i dzisiaj sobie po prostu ją zagramy, będzie fajniutko, bo muszę mieć materiał na ten tydzień i w ogóle i te sprawy. Zobaczymy, jak bardzo fajny jest ten książę Persji. I całe po polsku. Kurde. Ale laska, co nie? Taka ładna. I w ogóle idzie nasz książę Persji przez pustynię. Łatwiutko. Ale słoneczko świeci. Piękne. O, i stópki, i zaraz fanatycy stópek takie, o, stópecki, o. Czy ten film będzie Not Safe for Work? Stópko Chan, gdzie uciekasz? No nie, o Boże, jaki sterman jest dziwny, żałuję, że mi się pad rozwalił, co nie? Byłoby nawet chyba wygodniej grać na padzie. No, bo nie starczyło im pieniążków na dubbing. No, bardzo nieśmieszne. Dobra, trzeba go zaatakować. Cyk. I teraz R-ka, tak? Rzucamy go powietrze i... Ciach. Zarąbiście. Fajniutko. I co się stało teraz? Aha, pokonałem go. Dobra. O, okej. Łukasz Fera, słyszałam twoje krzyki. Ty i twoja dziewczyna powinniście się stąd wynosić. Dziewczyna? Fera nie jest moją dziewczyną. Uuuu. Spinamy się tu, cyk. W tą stronę, dobrze to robię? Chyba tak, ale działa, to działa. Przypał. No fajnie, uuuu. Skoczyła za nami na bungee. Bez liny, fajniutko. O nie, i zgon zaliczony. O, macie stópeczki. Nie mogę odejść, muszę dostać się do świątyni. O Boże, do świątyni musi się dostać taka religijna siebie dziewczyna. I stópkami na wierzchu. Wiesz, zaraz to będzie się działo, zaraz mi zablokują film przez te stópki. Zobaczysz. Napakowany. Spadłem z typ. I dostałem skał. Nie jestem w dobrym nastroju. I słychać po twoim świetnym akcencie, co nie? W dubbingu. Możesz biec. Więc gdzie jest ta świątynia? Jest silna i niezależna. Już to widać. Będę tuż za tobą. Dobrze. Chyba tu, co nie? Dobra, zaskoczmy sobie. Ale ładne drzewko. Nie mogę cię znów stracić. O, i napieprzam. O, ale, ale dostał z góry czołg. O, ja pierdzielę. Coś, aż normalnie za nie mówiłem, co nie? I zaraz zgaduję, że to drzewo zniszczą, czy coś. Ta. Ta. Meskita. No, Elika nie ma wyjścia. Musimy cię uratować teraz. A teraz się pojawił jakiś kurde. Co to jest? A, na swoją mag. Stópkami! Tak, co nie? Stópkami. Tak mu wichała. Ta. Dobra. Otwórz mapę. Co? Mamy mapę świata? Co tu się dzieje? Dobra, R-ka. Super. No, nie denerwuj się. Co? Co jest? No co jest? Co się... Nie! Elika mi utknęła w bagnie. A bo to są te pnącza. Czekajcie, czekajcie. Dobra, czaję. To taki rozpikselowany... O, jak słodko. Kuźwa. Jak słodko nam tak... Chwyciła się jego... O. O czymś jeszcze powinnaś mi powiedzieć? Że jesteś jedyny. Uuuu! Ale się... O kurde, ale dojechał. Ja nie mogę normalnie. Ja.